Siemanko widzowie, witam was. Dzisiaj jest ze mną ten tutaj jakiś oszołom, a to jest sonda uliczna. A kto jest tym oszołomem? Delfinka, siemanko. Hejka chłopaki, jestem wiewiórka. Tak, poproszę. Będą ludzie wybierać, kto z nas jest przystojniejszy, ma lepszy outfit, no wiecie, po prostu kogo byście wybrali. Piszcie w komentarzu, jesteśmy bardzo ciekawi. Nawet jeżeli jesteś chłopakiem, to oczywiście napisz, nie ma z tym problemu. Zasada jest taka, że Delfinka będzie pytać. Ja będę chodził tutaj z tablicą, że to jest sonda. Dobra, ona się zastanawia. Po raz drugi, nie wiem. To był pocisk. No nie. Ale nas porobiła. No i co, żaden. Kurczę, będzie ciężko. Będzie ciężko, co, Delfinka? Nie, po prostu ja jestem załamana. Pisała, oni tak samo wyglądają, znaczy podobnie. Tak wygląda jak mój był. O kurde. Żaden, no patrzcie, widzowie, co jest? O, jest, dobra, no to, dobra, czyli jest możliwość, że kogoś wybierze? Nie. Ej, patrz, napisała, proszę nie pytajcie się nikogo, każdy wie, że wy brzydcy jesteście. Kurde. Pocisk ostry. Jakiś... Zobaczcie mnie. Mordo, nie smutaj. A ci co, wytyfy, XD? Tam popcorn. O, na pocieszenie. Delfinka? Kto cię wybrał? No, tu obydwie mnie wybrały przecież. Nikt cię nie wybrał. No jak nie? Jeszcze napisała, że to jest w ogóle jeszcze gorzej wyglądasz. Nie, one to są takie hejterki młode. Ale i tak pozdrawiamy, jak oglądacie, to pozdrawiamy. Patrzcie, co to jest, co ona ma na głowie. Mordo. Ona żyje? No ja nie wiem, czy oni lunatykują? Baxton. Steel i Baxton. O kurde, to tu się dzieje. Koledzy przyszli. Nie, my nie przyszliśmy. O nie, my nie my idziemy. Halo, mamy pytanie. Co? Ja znaczy nie przywitam. No. Dobra, to chodź. Boję się. Ten po lewo. Patrz. Ale które jest lewo? Nie, jej lewo chyba. Zaraz się dowiemy. Ale widzowie, wyobraźcie sobie nad jego głową taki kij. I widzicie? Taki mop? Ta Delfinka mówi, że jak mi kija nasadzić na głowę, to ja jestem mopem. No ja nie uważam tak. Nie mój typ. I teraz tak, ja już powiem wam, na co ja postawiłem. Mi się wydawało, że dziewczyny teraz jakby wolą takich chłopaków. Wiecie, taki stonowany, dłuższe włoski, jakaś koszula, nie? Tutaj takie dżinsy do kosteczki, jakieś tam ala najacze i tak dalej. No i jakaś tam koszula taka z takim napisem, wiecie. No ja myślałem, że to będzie spoko. No ale wychodzi, że nie. Teraz ty, Delfinka, na co postawiłaś? Po prostu dziewczyny, każda dziewczyna tak naprawdę powiedz. Lubi bad boya. Jakby dziewczyny, jeśli dziewczyny to oglądają, to wiedzą. Musi mieć tatuaże, to musi być taki chłop, wiecie. Taki mocny. W ogóle przedtem to miałam jeszcze sylwetkę, zmieniłam takie mięśnie, ale to jak brzydko wygląda. Ale ogólnie na to postawiłam. I wiecie, markowe ubrania, nie taka zwykła koszula, co ten biedak dępej założył. To musi, musi być Adidas, najlepiej jeszcze Nike i takie rzeczy. Hej, hej. O, tu jest granie teraz, o, hej, hej, jak się przywitała. Nie wiem. Jak to butelka. Dziewczyny, napiszcie, no bo to jakby głównie do was, ale chłopacy też możecie napisać. Nie, chłopacy też oczywiście, po prostu. No to wygląda, czy u was dziewczyny właśnie wolą takich chłopaków, takich bardziej, wiecie, jak ja, stonowanych, czy tego tutaj, gremlina? No nie, nie. No i na razie jest 3-0, jestem zdominowany ciebie, okej, okay. Czyli to jest 4-0. Ja jestem zmiażdżony, jakby walec po mnie przejechał. Patrzcie to, Delfinka stwierdziła, że to jest takie samo, tak? Że ten mop jest taki sam jak moja głowa. Zobaczcie, umyjemy mop jeszcze. Dwie te same głowy, tylko inny kolor włosów. O, Delfinka jeszcze różyczki tutaj wyciągnęła. No chociaż jeden punkt taki honorowy, no ja. W ogóle jestem wyższa. Dostałam bana. Ja mam współlokatora, dostałem. To mnie wybrała. Dobra, czyli to z tego wychodzi, że mnie. No dobra, raz ci się udało. Piszcie w komentarzu, czy uznajecie to, czy nie, bo no nie wiem, ja bym to uznał. Delfinka, ty uznajesz? Że uznaję, ten no. Głos? No jestem zbanowana, więc. To 4-1, jedziemy dalej. Jestem czasami agresywna i dzisiaj taka jestem. Zobie, weszliśmy na kolejny serwer i mamy tutaj coś takiego. Hello. Usta wskazywałyby na to i oczy i mina generalnie, że to jest dziewczyna, więc jest opcja, że nam odpowie, ale nie wiem. O, widzisz? To już jest takie telepatyczne połączenie. Co? Patrz, jak odpowiada. Ej, ale ty się nie przybliżaj tak, bo ty widzę, że już też tutaj wiesz. Mam nadzieję, że zrozumie, ale Adzie ogólnie napisała, że każdy jest ładny na swój sposób. Widzowie, ja mam tyle do zadania. Jest chyba 5-1, tak? Czy już 6-1? Nie wiem, 5 chyba 1. No. To ja tylko taką wiadomość do was dam, jak coś. No. Ja dam inną. Okay. Jest ten taki wzrok, widać to poruszenie ciała. Zastanawia się nikt. I oczywiście Delfinka napisze wiadomość, która za chwilę będzie cała zablurowana. Gdybyś musiała. Czyli wygrałam. Nie wiem, czy chcesz się jeszcze bardziej kompromitować.
Dobra, jest. Jest jedna tutaj. Chwila, oceniam. Chwila. Ona w ogóle to jest wariatka, to jest ta, która jeździła przed chwilą. To nie, nie, to jest koniec. Patrzcie to, co to jest za skin. Ale uciekł on mopa. Przez godzinkę, słuchajcie, jak nagrywamy, to dzisiaj jest jakiś bal przebierańców dosłownie, jeżeli chodzi o skiny, nie? Takich skinów nie widziałem jeszcze. Oho, proszę, tutaj jest jeszcze pytanie. Delfinka jeszcze chce się upewnić. Nie, ty chcesz sobie takie ego, nie? Tak, podbudować, tak, że tak, że no ty... Że zrobiłam najlepszy skin. Zrobiłaś. Zastanów się. Dziewczyno, Ewa, nie. Nie, no ewidentnie ty. No ewidentnie, ewidentnie, czyli tak naprawdę bez żadnego, wiecie tutaj, bez żadnego, no. Ale. Delfinka chce mnie dojechać i no dosłownie, nie wiem, do 10 już nawet nie liczę, czyli kto? Ja, tak? Mnie wybierasz? Nie, ty. Dobra, łatwo. Co się mopiasz, cieszysz, dobra? O, nie, ta jeszcze chciałabym chyba ocenić. Jeszcze jedna? No nie, jeszcze Dynia nas oceni. Ej, Dynia. Ona chyba pokazuje na mnie, także już i tak jesteś przegrany. Patrzcie, nawet Dynia pokazała, że na niego. Tak. Na niego, na nią to jestem ja. Zobaczcie, co ona tam robi. Zamyka apartamenty. Także będzie pojedynek na dziewczyny, tak? Dokładnie tak. Zrobimy skiny dziewczyn. Zobaczymy, czy Dempejowi tym razem uda się wygrać. Ale myślę, że nie, bo Dempej nie ma żadnego w ogóle poczucia stylu, klasy, ani wdzięku, niczego. I tym miłym akcentem razem z Żabką żegnamy się. Dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym. Siemanko. Narka.